Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii LEGO Harry Potter i w tym właśnie odcinku zakończymy rok drugi. Tchórzy Lockhart, co? No to zawsze był tchórz w sumie. Chociaż w LEGO ta, aż tak zarysowane to nie było, ale się oglądało filmy, albo grało w gry normalne, albo czy nawet czytało książki, też w ogóle miało się o nim obraz, no niezbyt pozytywny. Przecież był tchórzem strasznym i napisał książki, żeby po prostu być sławnym. Wymyślał to wszystko, żeby po prostu mieć hajs. Czy można powiedzieć, że poleciał na hajs, nie? No tak, okej, tam musimy iść, co tam? Na Lockharta, do Lockharta, nie jeszcze. No i znowu, moi drodzy, jesteśmy w łazience. Jeszcze o coś Marty, chyba w tej części właśnie najwięcej tutaj czasu spędziliśmy, nie? Ale mniejszy już z tym. Musimy właśnie otworzyć tutaj tą komnatę tajemnic, która się właśnie znajduje na w łazience tej jęczącej Marty. Musimy to podkręcać chyba, nie? Tutaj zawory. Tak jest. Proszę bardzo, węża. Oho, będzie trzeba użyć Lumos. No oczywiście tym już się zajmiemy. Jako Harry. Proszę bardzo, nawet ucznia Starapatu wyratowaliśmy. Fuck, widzieliście co? Jak wylecialiśmy z tego? Jako szczur przed chwilą? Ale udało się na swoje szczęście. Okej, i teraz użyjmy mowy węży, żeby tutaj otworzyć tą komnatę tajemnic.
Proszę bardzo. Tutaj właśnie zawsze była właśnie w łazience damskiej. W łazience jęczącej Marty. Przydałby się tutaj jakiś, nie wiem, kot czy co, nie, żeby to wykopać. Czy raczej wilk, nie? Czy tam pie... Nie, pies może wykopywać tą. Przydałby się pies, no ale niestety nie ma tutaj czegoś takiego jak pies, więc... Będziemy musieli się bez tego obejść. O, Lumos. Okej. No i zatkamy go. No fajnie. Ułóżmy tutaj takie coś. O, proszę bardzo. Pełzające schody. Czy raczej pełzający most. Tak ciężko właśnie złamaną różdżką zaklęcie rzucać. No i sam stracił pamięć, nie? Ha!
Dobra, mamy i Jean, moi drodzy. Czyli chyba będzie nowa postać grywana. Chociaż chyba i w tym. I na początku drugiej części mogliśmy właśnie być Jean, nie pamiętam. No i dobra, mamy walczyć właśnie z tym bestią, który lękają się pająki, czyli po prostu z bazyliszkiem. O, będzie kolejna. Właśnie kolejna część potrzebna do eliksiru właśnie z tego kościa trupa. Przy okazji tutaj jeszcze chyba coś będzie. No, dokładnie tak, mamy szpona. I pek pek. Wyłupiłam mu oczy, świetnie. A czy wyłupił mu Feniks, nie? Dobra, czas. To już mu ostatnie serce zabrać, jak właściwie. O, mam tutaj coś do ułożenia, jak widzicie. Sobie to ułożymy. Tylko czy to coś da? Co to da? Coś musi. Aha. No proszę. Jakieś tam pieniążki, ale nic więcej. Dobra, weźmy to. O i proszę bardzo, tutaj mogliśmy się właśnie tutaj dostać i weźmiemy teraz. Oho. Dobra. I mamy miecz Godryka chyba, tak? Czy tam gryfonów, nie? No gryfona, nie? Godryka chyba, tak mi się wydaje. Czy to może raczej miecz tego Gryfindora, co? Thank you.
Cóż, moi drodzy, kolejny rok bardzo zakończony. Żegnam się z wami w tym materiale i zapraszam do kolejnego. Cześć!